Witajcie, przejdziemy teraz do potęgowania liczb ujemnych. Zanim jednak zajmiemy się tym tematem, spójrzmy, w jaki sposób potęgujemy liczby dodatnie. Z tym się już spotkaliście nieraz. Otóż nie ma znaczenia, czy wykładnik będzie parzysty czy nieparzysty, wynik zawsze będzie dodatni. Czyli 3 do potęgi drugiej to będzie 3 razy 3, czyli 9. 3 do potęgi trzeciej to 3 razy 3 razy 3, czyli 27, czyli widzimy w każdym przypadku tutaj otrzymamy wynik dodatni. Natomiast sytuacja jest troszkę inna wówczas, gdy w podstawie mamy liczbę ujemną. Wtedy patrzymy na wykładnik. Jeżeli wykładnik będzie nieparzysty, będzie jedynka, trójka, piątka, siódemka i tak dalej, to wtedy otrzymamy wynik ujemny. Natomiast jeżeli wykładnik będzie parzysty, czyli będziemy mieli dwójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę i tak dalej, no to wówczas otrzymamy wynik dodatni. Czyli można to sobie tak naprawdę zapisać, że jeżeli mamy tak, liczba ujemna i ona jest podniesiona do wykładnika parzystego, czyli tu mamy parzysty wykładnik, to wtedy wynik będzie dodatni. Natomiast jeżeli mamy w podstawie liczbę ujemną, czyli mamy też liczba ujemna i wykładnik będzie nieparzysty, to wtedy w wyniku otrzymamy liczbę ujemną. No i spójrzcie, minus 2 chcemy podnieść do pierwszej potęgi, a chyba wiecie już, że każda liczba podniesiona do pierwszej potęgi jest tą samą liczbą, czyli tutaj otrzymamy minus 2. Jeżeli mamy minus 2 podnieść do potęgi drugiej, no to tak, minus 2 to liczba ujemna, mamy dwójkę w wykładniku, czyli wykładnik jest parzysty, to oznacza, że wynik będzie na plusie i liczymy to w ten sposób, że 2 do kwadratu to będzie 4. Jak można byłoby to pokazać Wam, żebyście to lepiej zobaczyli? Minus 2 do kwadratu można zapisać w ten sposób, że mnożymy przez siebie minus 2 dwa razy. A minus razy minus da nam plus, stąd właśnie wynik będzie dodatni. Teraz mamy liczbę ujemną podniesioną do potęgi trzeciej. No trójka oczywiście jest nieparzysta, czyli mamy wykładnik nieparzysty, a więc wynik będzie ujemny. Czyli mamy minus, no i 2 do potęgi trzeciej to 2 razy 2 razy 2, czyli 8, a naszym wynikiem będzie minus 8. Można byłoby to rozpisać, że mamy minus 2 pomnożyć przez siebie 3 razy. No to sprawdźmy, co otrzymamy. Czyli tak, minus razy minus da nam plus, ale plus razy minus da nam minus. No i 2 razy 2, 4, 4 razy 2, 8, czyli wszystko nam się zgadza. Mamy teraz minus 3 podnieść do kwadratu, czyli to będzie minus 3 razy minus 3, czyli oczywiście wynik jest dodatni. Zresztą to widać także tutaj, no bo minus 3 to jest liczba ujemna, dwójka jest parzysta, czyli wynik musi być dodatni, a 3 do kwadratu jest równe 9. O, jaka brzydka dziewiątka, jest równe 9. No i teraz uważajcie, no bo mogą się zdarzyć takie przykłady z lekką podpuchą, tak? Żeby się po prostu nie dali się złapać. Mamy policzyć coś takiego. Mamy minus 2 do potęgi trzeciej i tutaj też mamy minus 2 do potęgi trzeciej. Natomiast jaka będzie różnica? No różnica będzie w zapisie, ponieważ widzimy, że tutaj mamy minus 2 do potęgi trzeciej bez nawiasów, a tutaj pojawia się nawias. Czyli w takim przypadku możecie sobie ten nawias dorysować tutaj, no bo minusa do potęgi nie podnosimy. Czyli ten minus należy przepisać i 2 do potęgi trzeciej to 2 razy 2 razy 2, czyli 8, czyli wynikiem będzie minus 8. Natomiast to byście rozpisali jako minus 2 razy minus 2 i razy minus 2. Bo zwróćcie uwagę, że ponieważ tu mamy nawias, to wszystko, co jest w nawiasie, podnosimy do trzeciej potęgi, czyli minus razy minus da nam plus, plus razy minus da nam minus i 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8, czyli naszym wynikiem jest minus 8. No i teraz ok, powiedzielibyście, ale jaka to jest różnica, skoro i tu wynik jest taki sam. Natomiast tak jest tylko wtedy, kiedy wykładnik jest nieparzysty, no bo sytuacja jest zupełnie inna, gdy mamy do czynienia z wykładnikiem parzystym.
No bo zobaczcie, mamy teraz minus 2 podnieść do potęgi drugiej, ale tak naprawdę podnosimy tylko dwójkę, no bo ten minus do kwadratu podniesiony nie będzie, ponieważ nie ma tutaj nawiasu. Czyli znowu, możemy sobie zapisać tutaj nawias, ten minus przepiszemy i 2 do potęgi drugiej to 2 razy 2, czyli 4. Tutaj naszym wynikiem jest minus 4. Natomiast ten zapis mówi nam o tym, że podnosimy wszystko do kwadratu, czyli to byśmy rozpisali jako minus 2 razy minus 2, a minus 2 razy minus 2 to już jest 4 na plusie, tak? Bo minus razy minus da nam plus, czyli zwróćcie uwagę, że tutaj ta różnica będzie znaczna, a więc o tym musicie pamiętać. Jeszcze może spójrzmy raz. Mamy minus 3 podnieść do potęgi czwartej, a później minus 3 w ten sposób podnosimy do potęgi czwartej. Czyli tak naprawdę tutaj nawias możemy sobie dopisać w tym miejscu. Minus należy przepisać 3 do potęgi czwartej. To będzie rozpisane w ten sposób, czyli mamy 9, 27, 81, czyli naszym wynikiem jest minus 81, a to byśmy rozpisali jako minus 3 razy minus 3 razy minus 3 i razy minus 3. Czyli mam tak, minus razy minus da nam plus, plus razy minus da nam minus i minus razy minus da nam plus, czyli wynik jest dodatni. No i tutaj będzie tak 9, 27, 81, ale wynik na plusie, a tu wynik będzie na minusie. O tym musicie koniecznie pamiętać. No i przećwiczmy to, czego się nauczyliście, czyli mam po prostu szybkie polecenie, krótkie polecenie oblicz. Minus 2 chcemy podnieść do potęgi trzeciej. Widzimy, że tam minus 2 jest w nawiasie, tak? Czyli minus też potęgujemy. Czyli to możemy sobie rozpisać w ten sposób. Tak? O. No i teraz tak. Minus razy minus da nam plus. Plus razy minus da nam minus, czyli wynik jest ujemny. 2 razy 2 to 4. 4 razy 2 to 8. Przykład kolejny. Tu tego minusa nie potęgujemy, nie mamy go w nawiasie, czyli nawias możemy ewentualnie dopisać sobie tutaj. Czyli minus przepiszemy, no i 4 do kwadratu da nam 16, no i wynikiem jest minus 16. 2 do potęgi trzeciej, no to 2 razy 2 razy 2, czyli mamy 4 razy 2, 8. Przykład kolejny, minus 5 do kwadratu to minus 5, razy minus 5, czyli to będzie 25, bo gdy liczbę ujemną podnosimy do wykładnika parzystego, no to wynik będzie dodatni. Teraz mamy minus 5, też tu mamy kwadrat, ale tak naprawdę podnosimy tylko piątkę, czyli ten minus należy przepisać, no i 5 do kwadratu da nam 25, czyli wynikiem będzie minus 25. Teraz mamy minus 1, 2 do potęgi trzeciej, czyli mamy liczbę ujemną, a w wykładniku mamy, a wykładnik mamy nieparzysty. Czyli wiemy, że w takim przypadku wynik na pewno będzie ujemny. No i 1 do trzeciej potęgi to 1, 2 do potęgi trzeciej to 8, czyli mamy 1 ósmą. Można to oczywiście rozpisać, czyli mielibyśmy minus 1, 2 razy minus 1, 2 i razy minus 1 drugą, czyli minus razy minus to plus, plus razy minus da nam minus, no i 1 druga razy 1 druga razy 1 druga to będzie 1 ósma. No i mamy taki przypadek, czyli widzimy minus sobie przepiszemy, a 3 do drugiej potęgi da nam 9, czyli mamy minus 9.